Lucyna Sobecka, MVP polskiego zespołu, jeśli chodzi o mecz z Niemcami. Nagrodę wręczał Sławomir Szmal, tylko zabrakło zwycięstwa. No niestety zabrakło nam troszeczkę, ale wydaje mi się, że pokazałyśmy walkę w tym meczu i to jest mistrz Europy. Dałyśmy z siebie wszystko, ale musimy poprawić niektóre nasze błędy, wyciągnąć wnioski i jutro stawić się Austrii. A co na gorąco byś powiedziała, wam zabrakło oprócz tej skuteczności? Na pewno sytuacje w obronie sam na sam, też przegrywane. Trochę błędów także, złych podań i... A nawet z porażki można wyciągnąć wnioski. Jakie byś tak na gorąco powiedziała, które by pomogły wam w następnym meczu odnosić zwycięstwa? Na pewno musimy współpracować ze sobą w obronie, pilnować... współpracować w obronie i Ty pochodzisz z Wąbrzeźna, a większość kibiców na pewno doskonale wie, że z Wąbrzeźna też pochodzi Karolina Kudłacz-Gloc, czyli kapitan seniorskiej reprezentacji. Czy uważasz, że jest szansa, że pójdziesz jej śladem? Mam taką nadzieję, na pewno chciałabym grać kiedyś zawodowo na wysokim poziomie i zobaczymy, co będzie w przyszłości. Tutaj trenerzy wasi podkreślają, że jesteście dobrze przygotowane do tego turnieju, a jak ty się czujesz, bo niedługo, czyli jutro już, piąty mecz w grupie. No, czuję się dobrze, bo mieliśmy naprawdę mocne przygotowania, żeby być gotowe na tyle meczy i wydaje mi się, że każda z nas ma jeszcze siłę, żeby walczyć. Dziękuję bardzo.